efekty uboczne. Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepaslimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wydział z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 22 września, minęła 13. Informacje TOK FM. Anna Draganek. Platforma Obywatelska na 2 godziny przed sejmową debatą apeluje, by zostawić w spokoju obowiązujące przepisy dotyczące aborcji. Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych jeszcze dziś zajmie się rezygnacją z funkcji szefa Agencji Wywiadu. Dziś dzień bez samochodu. Miasta kuszą kierowców, by zostawiły swoje auta i w zamian całkiem za darmo przesiedli się do komunikacji miejskiej. Platforma Obywatelska apeluje, by zostawić w spokoju obowiązujące przepisy dotyczące aborcji. Na 2 godziny przed sejmową debatą w tej sprawie, na której omawiane mają być 2 obywatelskie projekty zmian, była premier Ewa Kopacz ostrzega, że lepsze niż obecne rozwiązanie będzie naprawdę trudno. Jaka by nie była ta ustawa, ona niczego nie nakazuje, ale jest to ustawa, która daje możliwość kobiecie wyboru. Ewa Kopacz krytykuje oba projekty, które trafiły do Sejmu. Przypomnijmy, Komitet Stop Aborcji chce całkowitego zakazu przerywania ciąży. Z kolei Komitet Ratujmy Kobiety chce liberalizacji obecnego prawa i dopuszczenia aborcji do 12 tygodnia ciąży. To rozwiązanie też nie jest dobre, mówiła w TOK FM Ewa Kopacz. Ten projekt pod tym względem, że tą edukację seksualną bardzo promuje, ja w pełni to popieram, bo uważam, że świadomości nigdy i nauki nigdy za wiele. Jestem jeden z zwolennikiem tego kompromisu, który został wypracowany, niezależnie od tego, jak on wiele ma mankamentów. Obowiązująca obecnie ustawa aborcyjna zezwala na przerywanie ciąży w 3 przypadkach, gdy zagrożone jest życie kobiety, gdy ciąża jest skutkiem przestępstwa oraz po stwierdzeniu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Sejmową debatę będziemy dla Państwa transmitować w TOK FM, początek koło 15:15. Przepisy aborcyjne to jednak nie jedyna sprawa, którą dziś zajmą się posłowie. Wieczorem pochylą się także nad poselskim projektem ograniczającym radykalnie możliwość zapłodnienia in vitro. Specjaliści alarmują, że to projekt ideologiczny, a z proponowanych rozwiązań na świecie już dawno zrezygnowano. Jakub Medek. Projekt zgłosił Jan Klawiter z prawicy RP. Chce zakazać mrożenia zarodków i dopuścić jednorazowo zapłodnienie tylko jednej komórki jajowej. Takie rozwiązania przyjęto kilkanaście lat temu we Włoszech i Szwajcarii. Jak mówi profesor Waldemar Kuczyński z Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, na niedługo. Kraje te wycofały się albo w całości, albo w znacznym stopniu z tych rozwiązań, stwierdzając ich nieefektywność, stwierdzając również krzywdę ludzką, co zostało potwierdzone wyrokami Sądu Konstytucyjnego Włoch. Kuczyńskiemu wtóruje profesor Sławomir Wołczyński z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Takie bardzo ostre prawo we Włoszech, jak i zakaz pozaustrojowego zapłodnienia w Kostaryce zostały uznane przez międzynarodowe sądownictwo za łamanie praw człowieka. Zdaniem specjalistów projekt posła Klawitera ma podłoże wyłącznie ideologiczne i nie ma nic wspólnego z nauką. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM. Jeszcze dziś Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych zajmie się sprawą rezygnacji z funkcji szefa Agencji Wywiadu pułkownika Grzegorza Małeckiego. Do komisji trafił już wniosek w tej sprawie od premier Beaty Szydło, mówi przewodniczący komisji Marek Opioła z PiS-u. Zaprosiliśmy ministra koordynatora na przedstawienie informacji. Będziemy się pytać o powody. Na razie jest sucha informacja, w tym nie ma co tej informacji komentować. O powodach dymisji pułkownika Małeckiego w trakcie obrad komisji ma mówić minister koordynator Mariusz Kamiński. Według Gazety Wyborczej może mieć ona związek ze sprawą kontraktu na szkolenia antyterrorystyczne dla PKP przed Światowymi Dniami Młodzieży, który dostał były wspólnik dotychczasowego szefa AW. Słuchasz informacji TOK FM. Policja, prokuratura i sanepid badają sprawę wody Żywiec Żywioł Zdrój. Do szpitala w Bolesławcu trafił mężczyzna z poparzonym przełykiem, który twierdził, że pił właśnie taką wodę. Ze sklepu, w którym ją kupił, jak zapewnia policja, wycofano całą partię tego produktu. Sprawdzane są również inne sklepy na terenie miasta. Sprawę bada także główny inspektor sanitarny. Przypomnijmy, że chodzi o gazowaną wodę w półlitrowych butelkach. Firma Żywiec Zdrój wycofała ze sprzedaży 2 partie tej wody. Komisja Europejska zastanawia się nad tym, czy wszcząć postępowanie
głosowanie przeciwko Nili Kroes, byłej unijnej komisarz do spraw konkurencji. Wpływowa Holenderka przez wiele lat pracy w Brukseli nie ujawniła, że zasiada w Radzie Dyrektorów firmy zarejestrowanej na Bahamach. Te rewelacje przyniosło dopiero dziennikarskie śledztwo nazywane Bahama Leaks, którego wyniki opisują dziś europejskie gazety, w tym także Gazeta Wyborcza. Rzecznik Komisji Europejskiej zapewnił, że jej szef Jean-Claude Juncker już poprosił byłą komisarz o wyjaśnienia. Przewodniczący komisji czeka, by pani Kroes udzieliła mu wszelkich koniecznych informacji i wyjaśniła sprawę. Gdy to się stanie, będziemy mogli podjąć konkretne decyzje. Pragnę przypomnieć, że komisja działa według bardzo ścisłych reguł i to ważne, by przestrzegali ich wszyscy, którzy służą komisji. Pracownicy Kroes twierdzą, że nazwisko byłej komisarz figuruje w aktach spółki przez pomyłkę. Sama firma, choć zarejestrowana w raju podatkowym, nie prowadziła przez lata żadnej działalności. Na koniec tego wydania informacji TOK FM jeszcze obchodzony dziś Dzień bez samochodu. Miasta kuszą kierowców, by zostawiły swoje auta i w zamian całkiem za darmo przesiedli się do komunikacji miejskiej. Ale kierowcy w Gdańsku do tego pomysłu podchodzą różnie. Rozmawiał z nimi reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Widzę, że pan samochodem. Tak, samochodem jest. A dzień bez samochodu, no trudno, ja muszę. A wyobraża pan sobie zostawienie tak dla idei auta raz na parkingu? I... Nie wyobrażam. Ja bez samochodu to tak jak bez życia. Naprawdę? Mieszkam tak, autobusami się w ogóle nie poruszam. Kompletnie. Do pracy czy co, to tylko samochodem. Pan nie jeździ? Nie. Spacerkiem. Lepiej? No naturalnie. No, tak powinno być. Tramwajem, autobusem szybciej. Ci, którzy jednak zadecydują, by dziś zmienić samochód na komunikację miejską, by podróżować za darmo, muszą mieć ze sobą dowód rejestracyjny i dokument ze zdjęciem. Kolejne informacje to KFM o 13.20. Pogoda. Dziś we wschodniej części kraju może przelotnie popadać. Tu też będzie więcej chmur. W pozostałych regionach sporo słońca i bez deszczu. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni w Zakopanem przez 16 w Łodzi i Trójmieście, 17 w Warszawie i Poznaniu do maksymalnie 19 stopni w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Południowy program Radio TOK FM dochodzi 13.08, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Pierwszym naszym tematem będzie ten, który znalazł się dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, politycy pod tanią banderą, a chodzi o nowy wyciek Bahama Leaks. Jeden z współautorów tego artykułu, Leszek chyba jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj mieliśmy Panama Papers, nie minęło kilkanaście tygodni od czasu tej sprawy. Właściwie trudno było trząsnąć się bohaterom tamtej afery z zarzutów, jakie padły pod ich adresem, a teraz mamy nowy wyciek. Czego on dotyczy? Bahamas Leaks jest trochę mniejszy niż Panama Papers i jest trochę innego rodzaju wycieki. Wtedy wyciekły, w przypadku Panama Papers wyciekły dane z kancelarii, która rejestruje spółki w rajach podatkowych. Bahama Leaks to jest wyciek danych z rejestru spółek na Bahamasie, takiego KRS-u, który teoretycznie powinien być ogólnodostępny dla wszystkich, powinien być dostępny w internecie, darmowy, ale nie jest i to, co jest dostępne, jest niepełną informacją, czyli tak naprawdę nie wiemy, jakie osoby zasiadają jako dyrektorzy, jako członkowie zarządu w różnych spółkach. No i to jest problem. Są to spółki europejskie głównie? Znaczy, tam są spółki z całego świata tak naprawdę. Firmy, osoby zakładają na Bahamach, nie tylko, w różnych rajach spółki, w różnych celach. Czy to optymalizacji podatkowej, czy może coś tam ukryć, bo tam, tak jak mówiłem, trudniej jest tak naprawdę zdobyć informacje na ten temat. Największym tutaj znaleziskiem jest niewątpliwie była komisarz unijna Nelly Kroes. No to jest właśnie kolejne pytanie, jaka jest rola byłej komisarz unijnej w tej aferze? Chodzi o to, że była komisarz tak naprawdę nigdy nie deklarowała, że była dyrektorem w jednej ze spółek zarejestrowanej na Bahamach, która się nazywała Mint Holdings Ltd. Samo posiadanie spółki nie jest karalne ani naganne, bo nie wiadomo, co ta spółka robiła. Być może jakiś biznes prowadziła na Bahamach, ale chodzi o to, że jako komisarz Nelly Kroes powinna zadeklarować to w takich specjalnych oświadczeniach, a tego nie zrobiła. Nawet jeśli spółka ta nie prowadziła żadnej działalności, bo Kroes, zdaje się, przyjęła taką linię obrotu. No, teraz
Teraz twierdzi, że nie prowadziła, no ale skoro była zarejestrowana, no to mi się zdaje, że powinna to zgłosić. Powinna zgłosić wszystkie spółki, którym doradzała, miała jakieś powiązania. Chodzi o to, żeby po prostu nie było konfliktu interesów. Jako komisarz do spraw konkurencji, która tak naprawdę walczy z jakimiś oligopolami, monopolami na rynku, z ochrania konsumentów, to na pewno to powinna zadeklarować. Jakie są polskie wątki w tej sprawie? Polskich nazwisk tam jest dużo. Z tym, że tak naprawdę to nie są żadne nazwiska szerzej znane. Jedna osoba jest, powiedzmy, osobą, że to jest obecny wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, pan Paweł Brzeziński. On wtedy, to jest tak naprawdę historyczna sprawa, bo chodzi o to, że on był od 1998 roku do 2005 był dyrektorem naczelnym firmy armatora polskiego dużego, polskiej żeglugi morskiej. I pewnie wszyscy wiedzą, że istnieje coś takiego jak tanie bandery. Nie tylko zagraniczne, ale też polskie firmy, armatorzy rejestrują statki pod tanimi banderami, między innymi banderą Bahamas. To się dzieje z powodów podatkowych. I obecny pan wiceminister, wtedy jako dyrektor naczelny przedsiębiorstwa, był zarejestrowany jako członek zarządu czy dyrektor w jednej z takich spółek. Chodzi o to, że tak naprawdę te spółki są rejestrowane. Każdy statek ma swoją spółkę tak naprawdę. Musi mieć jakieś papiery i to są po prostu niższe koszty pracy, niższy ZUS. Marynarze mogą dzięki temu większe pieniądze zarabiać. Gdyby tam mówili nie eksperci, gdyby tak naprawdę zarejestrować wszystkie statki pod polską banderą, to armatorzy mieliby około 60-70% armatorzy cudzego portfela, bo wszystkie kraje, także Niemcy, rejestrują statki masowo pod tanimi banderami. Ci, którzy w Boga nie wierzą, ateiści, Żydzi, ciągle mówią, dzielą ludzi na klasy, na amatorów, na takich. Najlepiej, żeby to był jakiś docent, doktor habilitowany. No tak jak Żydzi w czasie Jezusa zresztą, że blokowali dojście dzieci do Jezusa, a u dzieci to czysty komputer, czysta tablica. Szczere dzieci, prawdziwe, nie oszukają, nie skłamią. A to wiadomo, to kłamie. Wszyscy kłamią. Nie masz ani jednego człowieka, który by nie kłamał. Wszyscy są oczywiście, że niedoskonali, bo szeroka droga i przestronna jest brama. To wszystko idzie na zatracenie. Cały świat jest w szponach diabła. Cały świat w szponach diabła deszczu. To jest dwuznaczna może być odpowiedź, bo z jednej strony może być nadaje nasze radio. To KFM, Euronet. Barbie, Baby Langstrom, jakieś polskie składki, podatki i tak dalej, no i budżet by na to skorzystał. Ale gdyby były to z polską banderą, to być może w ogóle tych firmy by nie istniały tak naprawdę, bo zostałyby wszystkie kontrakty zostały przejęte przez konkurentów z innych krajów, które pod tymi banderami pływają. Więc tak naprawdę to chyba jest problem ogólnoświatowy i jedynie ogólnoświatowo można to rozwiązać. Jakaś, nie wiem, organizacja powinna może się za to wziąć i jakieś przepisy wprowadzić, co moim zdaniem... A pytanie, czy w globalnym świecie jest to w ogóle możliwe? No, dzieje się jakieś rzeczy. Chociażby po Panama Papers bardzo mocno się wzięto za raje podatkowe, znaczy, i po prostu piętnuje się kraje, które takie metody stosują, tak? Typu Panamę, które ukrywają, które pozwalają ukrywać na przykład pieniądze za granicą, albo pozwalają jakoś optymalizować podatki, nie płacić podatków w innych krajach, więc być może taka sama reakcja pozwoliłaby jakoś tam rozwiązać problem tanich bander. Pytam o to dlatego, bo jeszcze kilka tygodni temu głośno było o tym, jak jednoosobowe przedsiębiorstwa działające w Polsce uciekają na przykład na granicy i w Czechach rejestrują swoje firmy, tak by zyskać przywileje podatkowe, to nawet te konsumpcyjne, nie wiem, samochód, który można użytkować nie tylko w celach zawodowych, ale także prywatnych i tak dalej. No przecież w polskiej prasie powstało mnóstwo poradników nawet na ten temat, jak skutecznie zoptymalizować koszty i czym to się różni od tych rajów podatkowych. Czy teoretycznie jest to legalne, prawda? Więc cóż można powiedzieć, tak? Jeżeli po prostu każdy wykorzystuje jakieś luki i robi co może, no ale jeżeli spojrzysz na to szerzej, no to jeżeli każdy by tak robił, no to nie mielibyśmy pieniędzy w budżecie państwa z podatków, nie mielibyśmy pieniędzy na, nie wiem, szkolnictwo wyższe, na służbę zdrowia,
wojsko i tak dalej, tak? Więc jednak chyba każdy musi przemówić do swojego sumienia. Dobrze, Bahamas Leaks i resorty, których ona, ta afera dotyczy, zamierzają w jakiś sposób interweniować w tej sprawie i co mogą zrobić? Znaczy, kto ma interweniować? Jeśli chodzi o Polskę i tutaj ostatki, o których mówiliśmy. Tego nie wiem. Wiem tylko, że trwają jakieś prace o pomysły nad tym, żeby przywrócić polską banderę. One polegają na tym, że można by jakieś na przykład zachęty do obniżki składek na ZUS dla marynarzy dawać, tego typu rzeczy, tak? To pytanie, czy na przykład, jeżeli obniży się ZUS marynarzom, to zaraz mnie zgłoszą górnicy albo jakaś inna grupa zawodowa i powie, dlaczego oni mają niższy, a my mamy płacić wyższy i mamy dzięki przez to mniej na rękę dostajemy pieniędzy, tak? Więc to jest taka dosyć śliska sprawa. Dobrze, ostatnie pytanie. Czy nie masz wrażenia, że w związku z tym, że te dokumenty coraz częściej wyciekają i one właściwie stają się już takim dobrym publicznym, te afery robią coraz mniejsze wrażenie na odbiorcę? Nie wydaje mi się. Znaczy, to jest tak, że Panama Papers było bardzo duże wrażenie, bo było tam bardzo dużo nazwisk pierwszych stron gazet, premierów, prezydentów. Teraz to jest oczywiście dużo mniejszy wyciek. Chodzi w tym wszystkim o to, żeby ten cały system był bardziej transparentny, żeby nie dało się tych pieniędzy ukryć gdzieś daleko w jakimś kraju. No wtedy zapłacił premier Islandii swoją chociażby za tamtą aferę, a teraz Nelly Cruz, jej los wydaje się być przesądzony. No, znaczy ona już nie jest komisarzem dawno, ale w tym momencie doradza dużym korporacjom. Wątpię, że coś jej się stanie, ale być może wizerunkowo na tym straci. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Leszek Bajga, za ten wyborczo w moim Państwa gościu. Dziękuję. Informacje radia. Popołudnie radia TOK FM. Co tu się stało? Ja nie wiem, ja też widzę, ale nie wiem, co się stało. Ja też nie wiem, co się stało. Ale ja wiem. To powiem, co się stało. Ja, Maciej Ostrowski i moi goście. Od poniedziałku do piątku po 16. Deszcz pada, ciemno się zrobiło nagle, głucho wszędzie, ciemno wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Teraz wiecie Państwo, wszystko zmienia się z dnia na dzień. Na przykład pralka Amiga 8 kg, wyświetlacz klasa A++, ponad 160 zł taniej. Natura nam technologię tak ma. Co pana do mnie sprowadza, kochanieńczy? Chcę się dowiedzieć, co mu czeka w przyszłości. O, wkurzyńcy serce. Nikt nie może jej znaleźć. Czego jej potrzeba? Wszyscy muszą ją zobaczyć. Chcesz, aby twoja firma była widoczna w internetowej panoramie firm i całym internecie? Wypróbuj nowoczesne rozwiązania dla biznesu. Pakiety cyfrowe, strony www, SEO, remarketing, e-mailing. Popraw widoczność swojej firmy w internecie. Zobacz pełną ofertę na eniro.pl. Dziecko jest przeziębione i ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego podaj dziecku Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie. Gorączkę już od pierwszego roku życia. Lipomal 97 września. Sługi Boże, niebezpieczna. Na dwa lata, no to chyba tylko nie jest tak. Jest zaspane noce w kleszczach lęku. Przeczytaj, zanim odejrzysz hejt. Kryminał Sługi Boże, już w sprzedaży. Docenić się absolutnie lekarzy, kolejarzy, działaczy, urzędników, pracowników.
TOK FM mamy dla Ciebie super fundusze. Słuchaj każdy poniedziałek po 12.40. Ja zapłaciłem, jak ja mam na portę, i zapłaciłem 6 zł, bo tam było 5 euro. Aleksiej Nawalny, jedyny człowiek, który może zagrozić Putinowi, wierzę, że Rosjanie są gotowi do życia w demokracji. Adam Michnik, filar polskiej opozycji, ty nie mówisz Rosjanom, że są niczym, ale że mogą wybierać między uczciwością i kłamstwem. Wspólna książka dialogi już w sprzedaży. Polecam temu Twa Kora. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. No nic nie wiemy, bo no, jak myślę, że żadnej datki zakon, jak ona tego, to... Informacje TOK FM. Do godziny 13.21 Anna Draganek, zapraszam. Aha. Nie, policja wciąż prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Zarzut zabójstwa usłyszał 28-latek, z kolei 40-latek ma odpowiedzieć za pomoc w zbrodni. Obaj mieszkają przy tej samej ulicy co ofiara i zostali zatrzymani już w dniu przestępstwa. Posła posada informuje, że motyw ksenofobiczny na tym etapie śledztwa nie jest brany pod uwagę. Tak, no to jaki to? Wycofywanie z działów i uzbrojenia z terytorium stref w Donbasie powinno się rozpocząć w tym tygodniu i potrwać 13 dni, oświadczył przedstawiciel Ukrainy w trójstronnej grupie kontaktowej do spraw uregulowania donbaskiego konfliktu Jefen Marczuk. Porozumienie w tej sprawie podpisano wczoraj w Mińsku. Do grupy trójstronnej oprócz Ukrainy należy także Rosja i OBWE. Pożary w największym lubelskim szpitalu klinicznym przy ulicy Jaczewskiego w Lublinie. Ogień pojawił się w szybkim domu, gdyż było bardzo duże zabijenie, ale nikt nie uciekł. Anna Witek, Zabłocka. Szpital przy Jaczewskiego to duża placówka z kilkunastoma oddziałami, dlatego po sygnale o pożarze na miejscu pojawiło się aż 8 zastępów straży pożarnej i kilkudziesięciu strażaków. Dym widać było w górnej części budynku. Strażacy zdecydowali, że nie ma zagrożenia dla pacjentów, dlatego nikogo nie trzeba było ewakuować, a tego chorzy obawiają się najbardziej. Pożar udało się udać, choć się strażacy sprawdzali też jeszcze inne miejsca, w tym maszynownie, która odpowiada za działanie wind. Prawdopodobną przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej. A kolejne informacje to KFM o 13.40. Pogoda. Dziś we wschodniej części kraju może przelotnie popadać, tam też więcej chmur, w pozostałych regionach sporo słońca i bez deszczu. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni w Zakopanem, przez 16 w Łodzi, Trójmieście, 17 w Warszawie, do 19 w Szczecinie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Planujesz wydatki? Zrób to prosto. Z Eurobankiem. Krok pierwszy. Zaplanuj większy wydatek, na przykład wakacje, i weź wypożyczkę w Eurobanku. Krok drugi. W razie dodatkowych wydatków, na przykład szkolnej wyprawki, weź urlop od raty swojej wypożyczki. Krok trzeci. Odpoczywaj od raty i nie płać za to ani złotówki więcej. Eurobank. Na co dzień. Wypożyczka dostępna od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy. Przerwa od raty możliwa po spłacie pierwszej raty raz na 12 miesięcy pod warunkiem terminowej spłaty zobowiązań kredytowych. Akcja trwa do 30 września 2016 roku. Szczegóły, opłaty i prowizje, regulamin akcji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Profesor doktor habilitowany Józef Rubel, członek zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polskiego do spraw biologicznych. Popołudniowy program Radio TOK FM, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się, jest 13.24 w naszym studiu. Pani Krystyna Kacpura, dyrektor Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Dzień dobry. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio TOK FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Ekstra. Dotyczą ochrony życia i aborcji.